poza rządem. Dotknęliśmy tematu spółdzielczości, tak to trochę czuję, bo mam, jak mówiłeś, to miałam po drodze bardzo dużo pytań, ale stwierdziłam, że jak zacznę je zadawać, to nie przejdziemy dalej. Jedną rzecz, o którą chciałabym wywołać, to wspólnota. Bo powiedzieć, że to jest wspólnota ludzi. Na czym ta wspólnota się opiera? Bo w takim, myślę, odbiorze ogólnym, jak się pojawiają pieniądze, to się przestaje myśleć o wspólnocie, tak? Jak mówimy o gospodarce, to raczej nie mamy takiego poczucia, że możemy stworzyć wspólnotę ekonomiczną, tak? Jak to wygląda trochę w praktyce i tak naprawdę na czym ona polega, ta wspólnota? Więc myślę, że ona różnie wygląda w różnych spółdzielniach, bo spółdzielnie mogą zrzeszać w tej chwili według prawa polskiego, spółdzielnie socjalne mogą zrzeszać od 5 osób, spółdzielnie pracy od 10 osób. I pewnie też w każdej z tych jednostek gospodarczych ta wspólnota wygląda inaczej, a szczególnie jeżeli mamy do czynienia z dużymi zakładami pracy. Aczkolwiek polecam, niedawno ukazał się na łamach prasy artykuł na temat spółdzielni produkującej słynną tutaj na południu wodę mineralną. Nie wiem, czy można mi podawać nazwy. W każdym razie myślę, że łatwo to znaleźć i dowiedzieć się z doświadczenia czy z relacji ludzi tam pracujących, że faktycznie stanowią rodzaj wspólnoty, mimo że jest to duży zakład pracy, wspólnoty, która zabezpiecza ich potrzeby materialne, a także utrzymuje dosyć wysokie standardy socjalne jak na dzisiejsze warunki pracy w ogóle, czy w ogóle świata pracy. To jest trochę tak, że po prostu traktujemy się jak po prostu ludzi, tak? Że jakby mam świadomość, że ci wszyscy, którzy ze mną pracują, to są moi koledzy, tak? Znaczy budujemy taką relację, tak? Bo często jak ktoś opowiada o swojej pracy, to w zasadzie mówi tylko o tym, co widzi na tym swoim ekraniku przed sobą, a często nie mówi nawet kogo siedzi. I mam nieraz wrażenie, że nawet nie wie, bo mijają się i są pochłonięci swoimi rzeczami i tym drugim człowiekiem, który jest obok niego, się nie... Zapomina o nim tak jakby. Przede wszystkim najważniejszą kwestią chyba, która też stanowi o wartości spółdzielczości, jest to, że każdy ze spółdzielców jest jednocześnie współwłaścicielem. Czyli osoba przychodząca do pracy w korporacji czy w jakiejś firmie prywatnej zwykle pracuje na kogoś, bo wartość dodana z jej pracy najczęściej jest, co tu dużo mówić, zawłaszczana przez kogoś, kto rządzi albo kto posiada tą firmę. Natomiast w spółdzielni ta wartość dodana zostaje w spółdzielni i ona jest wydzielana w postaci dywidendy, jeżeli tak uchwali walne zgromadzenie, corocznie. I tutaj ona jest wydzielona proporcjonalnie do udziałów, które każdy ze spółdzielców czy spółdzielczyń wniósł do tej jednostki gospodarczej. Więc każdy, kto pracuje w spółdzielni, dba o swój zakład pracy, jak o swój zakład pracy tak naprawdę, współdzielony z innymi. Tak jak mówię, spółdzielczość to też nie jest prywatna własność, bo to jest własność wspólnotowa. Czyli nie można powiedzieć, że ten konkretny fragment spółdzielni należy tylko i wyłącznie do mnie, tak? Nie, cała spółdzielnia jest wspólną własnością wszystkich zrzeszonych w tej jednostce gospodarczej. Dobrze. Więc myślę, że różnica pracy w prywatnej firmie, a spółdzielni różni się między innymi tym, że człowiek nie jest wyalienowany, czyli oddzielony tak naprawdę od swojej pracy i produktów tej pracy. Tak, i myślę, że też poczucie odpowiedzialności jest też inne. Ale to może to już dajmy temu spokój, tej części. Odnieśmy się do historii. Kiedy to się zaczęło, bo tak właśnie mam wrażenie, że wszyscy tą spółdzielczość w jakimś sensie łączą, ale to też już kiedyś wywoływałam właśnie z tak zwanymi minionymi słusznie czasami, czyli z PRL-em, a nie jest to w żaden sposób uzasadnione. Sami spółdzielcy, zresztą jak wiele innych ruchów społecznych czy politycznych, lubią szukać swoich korzeni w zaprzeszłych czasach czy wiekach. I spółdzielcy czy ruch spółdzielczy chętnie
swoje korzenie upatruje jeszcze wśród takich myślicieli jak XVI-wieczny myśliciel Tomasz More, twórca słynnej utopii. Notabene utopię można tutaj traktować jako coś bardzo pozytywnego. To słowo zostało niestety obarczone bardzo złymi konotacjami i znaczeniami. Natomiast utopia to jakieś wspólne marzenie, do którego warto dążyć. Takimi nazwiskami, które na pewno przewijają się w historii spółdzielczości tej zaprzeszłej, to Charles Fourier czy Robert Owen, którym z kolei przypięto łatkę utopijnych socjalistów. Charles Fourier był niesłychanym i niesamowitym myślicielem i praktykiem, który wyliczał ilość charakterów, którymi się ludzkość cechuje. Wyliczył ich 810, w związku z tym twierdził, że ludzie powinni być zorganizowani w falanstery po 1620 osób, a wszystko po to, żeby stworzyć nowy świat, ale nie tworząc nowego człowieka, a dopasowując ludzi między sobą, tak żeby wszyscy mogli zaspokajać swoje potrzeby, najdziksze potrzeby, żyjąc ze swoimi odpowiednikami. I takie próby były już na przełomie XVIII i XIX wieku podejmowane. Natomiast jeżeli mówimy o już tak zupełnie na serio, to były piękne, marzycielskie, utopistyczne ideały czy koncepcje gospodarowania czy urządzenia na nowo świata. Natomiast już wracając na serio tutaj na grunt Polski, takim początkiem czy prespółdzielczością w Polsce możemy się poszczycić już na początku XIX wieku, kiedy powstało Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie, założone przez Staszica. Jeżeli ktoś nie orientuje się w geografii, to Chrubieszów obecnie leży jeszcze na wschód za Zamościem, pod samą granicą. A jak ktoś jest z Krakowa i nie tylko, to dobrze by było wiedzieć, że AGH jest imienia Staszica. Już wiemy skąd on jest. Rodziło się ono w bardzo ważnym kontekście. Na terenie ówczesnych ziem polskich, czyli pod zaborami, panował dosyć okrutny system pańszczyzny, czyli tak naprawdę wtórnego niewolnictwa, gdzie garstka uprzywilejowanych osób wykorzystywała darmową pracę 90% społeczeństwa pozostałego. My jesteśmy zresztą w większości potomkami oczywiście tych wykorzystywanych Dokładnie ludzi. To chciałam powiedzieć, że nikt się do tego nie chce przyznać. I nikt się nie chce do tego przyznać. Wszyscy też są za szlachtą. Niestety pańszczyzna jest naszym smutnym dziedzictwem. Żeby przypomnieć, zniesienia pańszczyzny Prusy dokonywały w latach 1811-50. Austriacy dokonali tego po tak zwanej rabacji galicyjskiej, notabene udanym powstaniu chłopskim, które wymusiło na zaborcy zniesienie pańszczyzny. Rosja natomiast zniosła pańszczyznę w 1861, a Królestwo Polskie ostatnie w 1864, czyli można powiedzieć, że polscy panowie byli najmniej łaskawi dla polskiego chłopa. I dlaczego ważne jest to Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie? Ponieważ Staszic uwolnił chłopów, nadał im ziemię i stworzył Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach, tak ono miało taką pełną nazwę, do którego przynależało 9 wsi oraz przedmieścia Chrubieszowa, co stanowiło 6 tysięcy hektarów. I to była własność uwolniona z obciążeń feudalnych. Do towarzystwa można było włączyć się dobrowolnie i przystąpiło do niego 300 osób wtedy. W 1828 już towarzystwo posiadało 500 zakładów. Wchodziły tam zakładów, oczywiście mówimy nie mówimy o wielkich fabrykach, tak? Tam były młyny, tartak, cegielnia, kuźnia, folusz, browary, gorzelnia, tego typu rzeczy.
Towarzystwo przetrwało z różnymi oczywiście perypetiami losu, ponieważ w pewnym momencie narzucono tam zarząd komisaryczny po powstaniu styczniowym ze strony rosyjskiej. W każdym razie cały czas towarzystwo rozwijało się, miało własny bank pożyczkowy i tak naprawdę dotrwało do końca II wojny, do 1945 roku, a formalnie zostało zlikwidowane w 1951 dekretem Bolesława Bieruta. I to są narodziny tak naprawdę, czy korzenie polskiej spółdzielczości. Natomiast jeżeli chodzi o można mówić tutaj o korzeniach spółdzielczości rolniczej. Natomiast mniej więcej w tym samym czasie, troszkę później, rodziła się spółdzielczość spożywców z kolei. I takim pierwszym stowarzyszeniem spółdzielców było Stowarzyszenie Merkury, które powstało w 1869 roku w Warszawie, a jednocześnie Stowarzyszenie Oszczędność w Radomiu. W ruchu spółdzielczym udzielały się takie osoby jak Bolesław Prus czy Aleksander Świętochowski. Jeszcze jedna ważna rzecz. Oczywiście spółdzielczość to nie fenomen wyłącznie polski. Spółdzielczość rozkwitała w tamtym okresie również w krajach zachodniej Europy. Pierwszą zwieńczoną sukcesem gospodarczym także z założoną spółdzielnią w Anglii to była spółdzielnia koło Manchesteru w Rochdale. Założyli ją tkacze, którzy zostali po przegranym strajku zresztą. Odbył się w 1843 roku strajk w Manchesterze, który został przegrany. Tkacze, którzy żyli w dosyć warunkach urągającym wszelkim po prostu wartościom humanistycznym, założyli pierwszy sklep spożywczy, który na początku handlował tylko czterema podstawowymi towarami: mąką, masłem, cukrem oraz kaszą owsianą. Sklep był otwierany dwa razy w tygodniu bodajże. I tak trwało to przez 6 lat. Natomiast podczas tych 6 lat liczba członków wzrosła od 28 do ponad 600. W końcu otworzono również warsztat szewski i krawiecki, pierwszy skład. W 1867 roku, 23 lata po powstaniu, proszę zauważyć, jaka cierpliwość, spółdzielnia ta buduje pierwszy gmach swój, który posiada 15 sklepów i salę teatralną na 2000 osób. Taka mała galeria. Taka mała galeria, natomiast zarządzana demokratycznie przez także tych pierwszych założycieli tej spółdzielni. Ja mam jeszcze tylko taką obserwację, może nie wiem, czy to dobrze ujmę, że te osoby, które podejmują się tej spółdzielczości, to jakby organizują to, co im potrzebne. W sensie zauważyłam, że dużo tych spółdzielni podejmuje jakieś takie nowe wyzwania, takie coś, czego jeszcze na rynku tak jakby nie ma, ale odpowiada na potrzeby tych ludzi, którzy tą spółdzielnię otwierają. Jakby, że przez to, że to jest też takie demokratyczne i oddolne, to odpowiada na realne potrzeby, a nie kreuje ich. Znaczy tak, spółdzielczość w okresie, w którym powstawała, odpowiadała bezpośrednio na podstawowe potrzeby i to widać po spółdzielni w Rochdale, która zaczęła właśnie od cukru, mąki i kaszy, a w 80 lat później po powstaniu miała własne szkoły, gimnazja, kasę chorych, miała fundusz emerytalny, fundusz pogrzebowy, więc jakby zabezpieczała całe... Tak, dokładnie. Znaczy spółdzielczość tak naprawdę kreowała standardy państwa dobrobytu. To, co później nazwiemy welfare state, to idee spółdzielczości kreowały już w XIX wieku. O czym myślę, mało kto z nas wie. Teraz posłuchamy piosenki Heart Loss.
poza rządem. Organizacje pozarządowe, to one zmieniają twoje otoczenie.